Do Głogowskiego Sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 21-letniej kobiecie i 45-letniej matce z Kłobuczyna, gmina Gaworzyca. Obie usłyszały po dwa zarzuty. Anna R. jest oskarżona o narażenie dziecka na utratę życia i nieumyślne doprowadzenie do jego śmierci. Za ten sam czyn odpowie też jej matka, która zakopała ciało noworodka w ogrodzie. Kobietom grozi do 7 lat więzienia. Sąd przedłużył im areszt tymczasowy. Dramatyczne zdarzenia miały miejsce we wrześniu zeszłego roku w Kłobuczynie. 20-letnia wtedy Anna R. urodziła w domu syna. Niedługo potem ciało noworodka odnaleziono w przydomowym ogrodzie. Anna R. i jej matka Teresa Esz zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. Z opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej wynika: noworodek po porodzie wykonał czynność oddechową, a zatem dziecko żyło, przy czym urodziło się w stanie takiego niedotlenienia, w związku z tym wymagało czynności reanimacyjnych. Żadna z kobiet nie wezwała jednak pogotowia. Gdyby wezwały służby medyczne, mogłyby otrzymać informację, w jaki sposób udzielić dziecku pomocy i zaopatrzyć je do czasu przyjazdu karetki. Prokurator rejonowy w Głogowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko matce i babce noworodka. Matce Annie R. prokurator zarzucił, że po rozpoczęciu akcji porodowej, a babce po urodzeniu w tych warunkach domowych noworodka, zaniechały wezwania medycznych służb ratunkowych i przez to naraziły tego noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia i doprowadziły nieumyślnie do jego zgonu. Drugi zarzut, jaki usłyszały kobiety, dotyczy tego, że wspólnie i w porozumieniu znieważyły zwłoki tego noworodka przez to, że umieściły je w worku na śmieci i następnie zakopały w posesji przy domu w miejscu takiej starej, nieużywanej ubikacji. Anna R. w części przyznała się do obu czynów, a jej matka w części tylko do drugiego, to jest znieważenia zwłok. Sąd przedłużył im areszt tymczasowy. Każdej z kobiet łącznie za oba popełnione czyny grozi do 7 lat więzienia.